W ogóle się z moim, ja muszę z Fuzikosem porozmawiać z moim adminem za te tematy, za ustawienie topików na czacie. No ale dobra, my tu sobie gadu, rikitiki, ale proszę Państwa, czas rozpocząć showmatch Dana kontra Bion, czyli proszę Państwa powolutku, po prawej stronie u góry w kolorze łososiowym, jeśli się nie mylę, jest polski gracz, 16-latek z Gdańska, z Trójmiasta, Radek, Dana, nie pamiętam jak ma nazwisko, tak w tym się obie Danowski, chyba tak, jego przycinkiem, natomiast właśnie... Radek Dana. Po lewej stronie dołu jest Papi King, czyli nikt inny jak Bion. No i czas rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie. Ustawmy tylko kolorystykę tych graczy i parę takich ważnych rzeczy. Dlaczego Bion, gracz z Korei, który ma lat 18, 19, ma nick Papi King na serwerze europejskim? Otóż wiąże to się wszystko z GSL-em. Zostało... Któregoś razu ktoś mu obiecał, że jeżeli dojdzie do półfinału GSL-a, dostanie pieska, dostanie szczeniaczka. Tak się stało, iż doszedł do półfinału GSL-a, z tego co mi wiadomo, i dostał szczeniaczka, do samego pieska. A żeby było jeszcze ciekawiej, na GSL Team League przyprowadził tego psa do studia i po prostu to była największa imba. Mały, słodki pies, który miał mikro ponad wszystkich, więc... Już wiecie, dlaczego jest Papi King. Chociaż nie wszyscy to widzą, prawda, bo u góry tutaj jest Papi King. Dobra, my sobie tutaj gadu, a będzie Proxy Reaper ze strony Biona. Na dzień dobry, na daybreaku Best of 7, czyli do 4 wygranych. $100 za wygranie, $25 za granie w dzisiejszej imprezie. Czy coś jeszcze mógłbym powiedzieć? Tak, można na czacie aktualnie głosować z tego względu, iż... no właśnie, wpisujemy wykrzyknik Vote Dana albo Bion i zobaczymy, kto według Was wygra. Pierwszy Reaper już w drodze, więc Proxy Rax z Reaperem. Dana nie ma najmniejszego pojęcia, co go tutaj na razie czeka. No i ten Reaper niedługo się pojawi, a Dana dalej nie ma pojęcia, co go czeka, bo próbuje zeskautować, nic nie widzi, nie wysłał dronki. Na dzień dobry. Pamiętam tego gracza jeszcze gdzieś z rok temu, grał bardzo agresywnie. Powiedzmy, miał agresywną ekonomię, innymi słowy grał trochę... w ZVZ przede wszystkim, na zasadzie nie lubił sobie skautować, lubił od razu walnąć haczerkę, a proszę bardzo, co robi nam tutaj Papi King, czyli Bion. Jest bunkier w drodze, przydałoby się pozbyć tej SCV-y jak najszybciej, gdyż pierwszy Reaper się już pojawia i gdyby został skończony ten bunkier, to byłby problem. To byłby naprawdę problem, gdyby tutaj Reaper siedział. Oczywiście Reaper nie są tak mocne jak kiedyś. SCV-ka za chwilę zacznie naprawiać, no i kolejne dronki są potrzebne, aby tutaj przeganiać raz Reapera, dwa zająć się tą SCV-ą, bo to się nie może skończyć robić. Gdzie jest Queen? Gdzie jest cokolwiek? Dana się tutaj zagapił chyba z lekka. Sześlingu w drodze, Queena jednak nie ma, tutaj w końcu się pojawił. Queen jest najważniejszy w tej sytuacji. No i już w tym momencie Bion ma 4 jednostki na koncie zabite. I będzie tego coraz więcej i więcej, więc Proxy Reaper wredna rzecz. A tutaj nie mamy na razie ekspansji, będzie samym tym Reaperami najwidoczniej chciał pograć. Dwa się pojawią, no i widzimy teraz odwieczna gra w Berka wganianego. Innymi słowy, Reapery sobie ganiają linki, próbują to wszystko dorwać. Queeny w drodze, dopiero drugi Queen w drodze. No Dana troszeczkę tutaj zaspał, szczerze powiedziawszy. Miał moment, kiedy miał 400 minerałów, nie produkował ani jednostek, nie produkował też, nie tworzył żadnych Queenów. I to się dla niego skończyło tym, że stracił już 4 harwestery. Ale co jest ważne, tutaj widzimy, że Bion na razie nie będzie grał, nie myśli o grze makro, tylko ma w drodze faktorkę i z jednej bazy sobie grzecznie leci, więc jest takie prawdopodobieństwo, że nie docenia naszego polskiego gracza. I to się może dla niego skończyć no niezbyt dobrze, tylko na razie Dana myślę, że trochę stresu jest, gra na serwerze amerykańskim, jak wiemy doskonale, tutaj jest dosyć duży ping, 1200 ms, coś koło tego i należy ostrożnie grać, szczególnie zergi za tym wszystkim nie przepadają. Bardzo mi się podoba rozstawienie tych linków przez Danę, wskoczenie na górę, no od razu pod pyszczek wskakuje i jest co podgryzać. Kolejne Reapery, jest Command Center, dosyć późno, jak widzicie, 5.50 się dopiero pojawił. Będziemy mieli Helliony najprawdopodobniej, tudzież może Helbaty by się pojawiły, chociaż większe prawdopodobieństwo Helionów szybciej sobie dojadą. No i dobra, uwaga na tego Queena, który jednak trochę obrywa. Heliony, jak wiemy, to są jednostki, które mogą się leczyć. No i widzimy, jak to jest aktualnie. Ucieka, próbuje zabić Queena. Wydaje mi się, że miałby taką szansę. Dana kolejny Queen w drodze, więc już ta dwójka raczej powinna sobie dać radę, tylko no, ubić Reapera, kiedy ten próbuje się wyleczyć. No i pięknie, chwila nieuwagi ze strony Biona. Skończyła się stratą kolejnej jednostki. Teraz dochód 25 do 22 w ilości harwesterów.
Dana teoretycznie powinien trochę mocniej tego, więcej tego wszystkiego dać. Jeżeli chciałby tutaj... Oj, Lipa mała wpuścił właśnie Reapera do środka. Na szczęście jednak tam jest Queen, który to wszystko zaczyna przeganiać. Double Expand ze strony Biuna zeskautował sobie. Zobaczył, co się dzieje, no i postanowił jeszcze jednego orbitala dorzucić. Jeżeli Dana chciałby być teraz bardzo agresywny, no to byłby w sumie dobry moment. Heliony w drodze, pierwsza dwójka już jest, kolejne dwa się pojawiają, jednak cztery Heliony to może być mało, jeżeli zostaną zostawione samopasy i nie będą dobrze mikrowane. Co innego, jeżeli Biun oczywiście trochę poucieka przed tymi lingami. Lingów jest w tym momencie, ile tutaj mamy, jest dychę, więc cztery Heliony sobie powinny z tym poradzić. Nawet bez większego mikro, jeżeli nie zostanie to wszystko złapane. Pup King Valbion bardzo może tutaj czeka, no zniszczony zostanie raptem jeden mu, jedna SCV, próbuje teraz Dana złapać przeciwnika, wiadomo, że te wszystkie linki zostaną zniszczone. 10 linków za jednego muła i jedną SCV-kę, nie jestem do końca tego przekonany, że to się opłacało. Biun wyjeżdża swoimi Helionami. Też należałoby zauważyć to, iż Biun gra dzisiaj od paru ładnych godzin, z tego co mi wiadomo, chyba do 8 godzin streamuje nawet dokładnie. Nie mam linku do jego streama niestety i jakbym wiedział, to bym nie powiedział. Nie, no żartuję. Nie wiem po prostu, jak to wygląda, możecie sobie posłuchać. Myślę, że na tym Liquid albo na Twitchu gdzieś to powinno być znalezione. 1-1 w drodze do tego wszystkiego. Jeszcze jeden Queen, który to już będzie Queen. To będzie łącznie czwarty. No i tutaj dosyć ważne, żeby nie wpuścić tych Helionów do środka. I niestety Dana bardzo ładnie zablokował link. Próbuję to i złapać. Dobra blokada. Dwa Heliony zostały zniszczone. Jednak ten próbuje wjechać do środka. Zostały tam już tylko dwa Heliony. Queen powinien się rzucić, żeby zacząć się tym zajmować. Dronki powinny też pomyśleć o ataku. Nie, nie ma sensu z tym to tak uciekać, jak w tej sytuacji. Niech jakiś Queen tam podejdzie. No i Dana teraz traci trochę tych harwesterów. Już jest ósemka, to tak średnio opłacalna rzecz. 9 harwesterów była, no czyli piątkę. Niepotrzebna była tak naprawdę ta seta. Dwa Heliony zrobiły taką szkodę. A wyobraźcie sobie, co by było, gdyby było trochę więcej. Gdyby było tego wszystkiego, ile tam musiało wjechać, chyba szóstka. No ale Dana tutaj ładnie nawet blokował. Później troszeczkę szkoda, że tutaj nie było dodatkowego Queena, żeby zablokował wjazd. W drodze jest Baneling Nest, a co jest ze strony Puppy Kinga Valbiona? Otóż są miny bardzo mądrze rozstawione. Jedna mina i druga zajmą się odpowiednią ilością linków, które mogłyby sobie tam wpaść. I cóż więcej możemy zobaczyć? Jest Ler w drodze, jak tam z ekonomią. 53 do 42 w ilości harwesterów, więc Dana ma ciut więcej, no ale ma, raczej nie ma mułów dokładnie. Dwa zabite lingi, dobra, tutaj była reakcja ze strony Dany, teraz nie pozwoli wylądować tutaj orbitalowi, to jeszcze jest mądrzejsze. Problem jest taki, że Biun aktualnie nie bardzo posiada armię, którą mógłby gdzieś tutaj w spokoju wyjść. Jest bezpieczny, no ale bez tych jednostek. Parę marinesów jest szóstka, no mógłby spróbować się przedostać, to jest dobry pomysł, że ucieka przed minami. Nie chce w nie wpaść, próba wbiegnięcia do maina raczej się nie uda. Cóż jeszcze, 1-1 za chwilę będzie gotowe. No i może Dana mógłby pomyśleć o trzeciej bazie. Wydaje mi się, że trochę nieszczęśliwie ten Creepnor jest postawiony, bo w miejscu ekspansji chyba. Jeżeli chciałby tutaj Dana postawić ekspę, to będzie musiał Creepnora niszczyć, co jest zwykle lekkim małym błędem, że tak to zastawiamy. No ale niech wpierw rozprzestrzeni Creep, potem się go może pozbyć. Zobaczmy, pierwsze bane'y są już w drodze na wszelki wypadek. Przygotowywane. Jest Spire w drodze, więc Mutalingi z dodatkiem Bane'ów. Natomiast jeżeli chodzi o Biuna, same Raxy na dzień dobry, jest ich piątka. Do tego wszystkiego Starport, Medivaki będą się pojawiały. No i miny. To jest bardzo niebezpieczne. To jest build i ogólnie kompozycja. Czyli Marine, Medivaki oraz miny. Dosyć niebezpieczny. Można oberwać, jeżeli źle rozstawimy swoje miny, jeżeli wpadniemy. Jeżeli miny wpadną nam w naszą armię, no to kończy to się z miejsca. 40 obrażeń zadawanych, splash damage, więc nasza armia naprawdę nie będzie wyglądała zbyt pięknie. Aktualnie Dana przyjął sobie Zenlag, żeby pilnować tego, co się dzieje. Podoba mi się nawet rozprzestrzenie klipu ze strony Polaka. Mogło być tego oczywiście trochę więcej, no ale nie jest źle. 71 do 61, no ale muły robią swoje. Jeżeli chodzi o orbitale, są aktualnie 3 i nie ma żadnych, i przepraszam, jest jedna tylko i wyłącznie wieżyczka. Mutali mamy w tym momencie 9.
już się zbierają. No i tutaj będzie mógł tak naprawdę wlecieć. Wieżyczka jest rozstawiona bardzo mocno po prawej stronie, więc Mutale, gdyby wleciały trochę tam wyżej, teraz Dana zobaczył doskonale, co się dzieje, mógłby spróbować tutaj się oczywiście dostać. Zniszczył jeden Supply Depot, aktualnie rozwala te chlaby. No to i tak te chlaby mu się średnio tutaj by przydawały Junowi, gdyż on chyba ma już wszystko, co potrzebuje. Czy ma Steampaka? Wydaje mi się, że ma tarczę, więc powinien mieć i Steampaka. Kilka moment, przyjrzyjmy się, gdzie to jest upgrade pod G. Tak też jest, więc ten techlap naprawdę niepotrzebny. I tak był 4 harvester zawite, więc tyle co nic. No i widzimy, teraz Byun wychodzi. Miny, Marinesy. No, Marinesy, jakby miny, jakby nie patrzeć na Mutale, bardzo dobre. Na Lingi też, ogólnie na wszystko są w tym momencie dobre. Trzeba je też tutaj zdejmować. Tylko właśnie mówiłem, jeżeli mina wystrzeli w Marinesach Byuna, no to może być po nim. Znaczy Shony jest, Creep, Bane się pojawiają, Dana będzie chciał z dwóch stron obiec przeciwnika. To nie jest duży oddział, Byun nie ma olbrzymiej armii. Najważniejsze są jednak te miny, które go zabezpieczają. Gdyby w tym momencie, tak jak teraz to Dana robi w biegu, na przykład wymusił wybuchnięcie tych min na jego własnych jednostkach, to byłoby zupełnie coś innego. Tak jak teraz właśnie o tym mówiłem, to jest dosyć niebezpieczne. Jak doskonale widzieliśmy, Overseer jeszcze został zniszczony i teraz Bane mogą się przetrwać i wygląda na to, że Dana będzie krok od zrobienia krzywdy przeciwnikowi. Bane się tam gdzieś turlają. Medivaki, nie ma medivaków, gdzie są medivaki? Tutaj zakopuje się przeciwnik, jednak Dana to chyba doskonale widzi. Bane próbują się przedostać. No, przegonił przeciwnika teraz. Dosyć dobra wymiana dla polskiego gracza. Dużo min zostało zniszczonych, co było ważne. Medivaki poginęły, a każdy steampack kosztuje Byuna no 100. Przepraszam, jest to 10 HP na Marinesie, więc nie może szaleć z tym. Dopiero co, dwa medivaki się pojawią, już są dwa i kolejne dwa, więc jest czwórka, trochę mało. I jeszcze bardzo ładnie Dana targetuje medivaki, on zdaje sobie sprawę, że bez tego Byun nie będzie w stanie cały czas używać steampaka. Więc dobra zagrywka ze strony polskiego gracza. Dobrze rozprzestrzeniony creep pozwoli mu też zareagować na tego medivaka, który będzie próbował gdzieś tam górą przelecieć, nawet jeżeli będzie speed dorzucony do tego. Link Bane już się przesuwa, tutaj widzieliśmy był scan na wszelki wypadek. No i teraz co wykombinuje Dana? Wybiega niewielkimi oddziałami, widzimy jak przechodzi i miny strzelają we własne jednostki. Nie, jednak podniósł to wszystko i w tym momencie Lingi oraz Bane się znajdują. Ma Dana po prostu za chwilę może przejechać po przeciwniku. Są rozstawione miny, trwa ucieczka. Oj, przeskoczyłem je tam gdzie trzeba, przepraszam. Mina w końcu wybuchła, coś tam zrobiła, ale Bane, Dana trzyma cały czas Bane swoje z tyłu. Jeżeli spróbuje tutaj Byun mikrować, no to wtedy mutaliski będą go atakowały. Oj, min, oj, to jest dobra. Mina akurat bardzo ładnie się opłaciła, ale będzie za chwilę drop do maina. Jak widzicie, musi Dana powrócić przede wszystkim mutaliskami jak najszybciej, ale Lingi już czekają, więc problemu nie będzie. W takiej sytuacji za chwilę to wszystko zostanie przechwycone. Jak wygląda jako 76 do 73. Byun przechodzi coraz to bliżej, 2-2 na upgrade'ach, 3-3 niedługo się tutaj pojawi. No jak już mówiłem, mała ilość medivaków jest trochę przerażająca. Jest steampack, pakuje wszystko do medivaków, ucieka po raz kolejny. Ale za każdym razem ten trochę energii schodzi, schodzi też trochę. Tutaj dwa kmin próbują coś wykombinować. Jeden aktualnie za chwilę zostanie zniszczony. Ma trochę czerki u dołu, jak widzimy. A przy okazji Lingi u dołu Dany nie pozwalają wyjść tej armii. Bo to chodzi bardzo często z tymi dropami, aby odciągnąć armię. Teraz Dana widzieliśmy przebiegą niewielkimi oddziałami Lingów. Chodziło o to, żeby sprawdzić, czy są jakieś tam miny. Teraz biega sobie bezpośrednio. Nie jestem do końca przekonany tego, że to był taki dobry pomysł, gdyż nie było żadnych Bane'ów ani Mutalów, aby poprzeć to wszystko. Więc samymi Lingami raczej nie wbiegamy w stado Marinesów. To nie jest dobry pomysł, mógłby sobie gdzieś zakupywać te swoje jednostki. No i kolejny drop ze strony Byuna. Mutale w olbrzymiej liczby ilości lecą. To powinny przechwycić, jest Ultralisk Cavern w drodze, więc dosyć dobra kontra. No ale tutaj niestety Dana nie widział, gdzie jest armia przeciwnika. Teraz zauważy jednak ciut za późno. Wpadają Lingi, czy miny wpadną
przeciwnika, powinny się tym wszystkim zająć. Teraz jest rozstawiana armia, gdzie są mutale, brakuje tych mutali, same Bane się pojawiają, dobry split ze strony Biuna, a gdzie są mutaliski? No latają trochę za daleko, ekspansja zostanie zniszczona, makrohaczerka również, no ale te Dana się nie martwi za bardzo, ucieka swoimi dronami, 75 do 73 w ilości harwesterów, Polak jest z ekonomią trochę w plecy, wychodzi jakieś oddziały, byłoby dobrze go przechwycić, nie wiem czy Biun go kontrolował, oczywiście, że tak, zakopuje teraz swoje miny, wszystkie zakopane. Nic tutaj nie wystrzeliło, jednak trochę uderza. Potrzebuje tych ultrali. Potrzebuje Dana jak najszybciej tych ultrali, wszystkim dlatego, że no będą przechwytywały wszystkie miny. Ultral się miny nie boi, przyjmuje ją spokojnie na śniadanie, na klatę, a nie wiem jaka będzie kontra Biuna na to wszystko. Tego wszystkiego jeszcze jest Greater Spire. Tutaj przechwytywane są mediwaki. Bardzo ładnie to wygląda tak naprawdę dla Polaka. Przydałoby się tutaj trochę tych lingów, aby mogły teraz to złapać, co jest w bazie Biuna. Biun cały czas Marinesy oraz miny. Jak już mówiłem, na ultraliski to nie do końca będzie dobry pomysł. Cztery ultrale z przodu, no to będą, jak już mówił, będą przechwytywały miny na siebie, będą przyjmowały te uderzenia. Potem lingi będą mogły sobie wbiegać. To jeszcze, jak zapowiadałem sobie, Dana 3-3 jest w drodze. Ultrale z przodu, żeby prze... Oj, ale uwaga na te lingi. Ultrale teraz wybuchły. No i lingi oraz Bane próbują się przedostać. Mutaliski przechwytują mediwaki. Oj, ładna mina. Więc Biunowi się opłaca w sumie taka wymiana. Dana jednak poszedł za tym uderzeniem. Uch, prawie by mediwaka zdjął. To byłoby świetne. Pełny mediwak teraz by padł. Dorzucane mam tutaj te chlaby, więc w drodze będą marudery, a przy okazji jest drop i Ultra Skerven za chwilę zostanie zniszczone przed upgrade'em. Ależ dobry timing dla tutaj Biuna, w idealnym momencie to zdjął. No Dana powinien był dorzucić jakieś spory, spajne, żeby się tutaj bronić. No ma mobilną armię, no ale mimo wszystko właśnie został trochę cofnięty. Na szczęście 3 ultrale były w drodze, ale upgrade plus 2 do obrony został cofnięty, a to jest naprawdę w takiej sytuacji dosyć dużo. Miałby 5 czy 4 obrażenia, by tylko zadawał Biun Marinesem. Bane z przodu, mutaliski to wszystko czeka, w jedną sekundę zakupują się miny, potrzeba wysłać dziki naprzód, czyli ultrale, aby one po prostu przejęły na siebie uderzenie z tych min, tak jak to ma miejsce w tej chwili. Lingi próbują za tym wszystkim się połączyć, mutaliski również przylatują, Biun ma niewielką armię, Bane'y próbują połączyć się z tym wszystkim, mutale niech zaczną przechwytywać to wszystko, tutaj leci tak jak teraz, przechwytują te mediwaki, lingi obiegają zakopane miny, no ale tutaj ultraliski tylko obrywały, nie jestem pewny jak długo Biun będzie w stanie to wszystko utrzymywać, tą szarżę Polaka. Bardzo ładnie tutaj ucieka swoimi jednostkami za linię minerałów. Tutaj ultraliski nie są w stanie nic przy marnicami. Ultraliski nie są w stanie nic zrobić. Dużo jest min. Gdyby je teraz zakopał, z ultrali może nic nie zostać. Tak jak w tej sytuacji widzieliśmy, nie wiem jak długo Dana może iść na taką wymianę. To był niepotrzebnie w biegu tym wszystkim ultralami do środka. To był wielki, wielki błąd. Tak więc 1-0 dla Biuna. Ok, mamy więc 1-0. Niestety szkoda, że wbieg do środka. Wydaje mi się, że mógłby jeszcze spokojnie potem grać. No ten żal też tego upgrade'u. Krótka przerwa, a po tej krótkiej przerwie reklamowej wracamy zaraz do kolejnej gry. Zostańcie z nami.
No i dobra, jesteśmy z powrotem. Kolejny mecz się zaczyna. 1-0 dla Biuna. Best of 7, czyli do 4 wygranych Ouhana. O, rodzinna mapa. Bardzo rodzinna mapa przed nami. Zmieńmy scenę i szykujmy się do imprezy. Dobra, skoro to już się rozpoczęło. Po prawej stronie Puppy King, czyli Bion. Po lewej stronie natomiast jest Dana, czyli Dana, serwer amerykański. Tutaj Bion postanowił zmienić kolor sobie na niebieski, więc my wszystko pozmieniamy. 1-0 dla Biona. Best of 7, czyli do 4 wygranych. No i Polak... Kurde, trochę żal mi tej ostatniej gry, no ale widzieliśmy, jak fajnie Bion był w stanie tutaj rozgrywać wszystko. No mógł spróbować Dana pójść w ultraliski, przecież miał Greater Spire. Szkoda natomiast, że ten Ultralis Cavern został zniszczony. Wielka, wielka szkoda. Chwilę przed Caitlyn Splitting to naprawdę spowolniło Dane. No i też, gdyby Ultrale były mocniejsze, no to od razu lepiej. Widzicie, Ad Radek Dana, Ad Prime Bion. Chodzi o to, żebyście podążali za nimi wszystkimi na Twitterze. Jakby ktoś lubił Twittera, to zapraszam tam. Ja też chyba swojego mam. EMSC2TV, ale rzadko kiedy z niego korzystam. Tak więc ten pulik, z tego co widziałem ze strony Dane, no najwidoczniej ten pulik chyba był liczył na to, że jego przeciwnik raz zacznie z orbitala, więc dobry mini cheese nie jest zły. Tym razem Bion bezgazowo, więc w sumie One Rax Expand jest możliwy w tej sytuacji, skoro jeszcze gazu nie widzimy. A lada moment powinien już być, jakby miał być wcześniej, więc go nie będzie. Pięknie overlord przylatuje. Dana może zrobić tutaj małą niespodziankę, a przede wszystkim przyblokować swojego przeciwnika z ekspansją. I to jest najważniejsze teraz. 6 lingów w drodze, bo tak naprawdę jeżeli SFV-ki otoczą Marinesa, no to lingi się do niego nie dobiorą, tylko dajemy potem na hold, no i Marines będzie powoli rozstrzeliwał swojego przeciwnika. 8 lingów nawet, więc Dana się nie bawi w półśrodki, pełną parą. Zbiera się do przeciwnika, jest szóstka, kolejna dwójka w drodze, SCV-ka na scout się wybiera, no i co z tą ekspansją? No widać, że ewidentnie będzie. I czy ta ekspa będzie w naturalu? Oczywiście, że tak. Więc co jest jeszcze piękniejsze, a i Bion chyba nie zobaczył tego, dobrze nie widział, nie miał pojęcia, że lingi się tutaj zbierają, więc będzie duża niespodzianka. Jeden Marines to może być, to raczej będzie na pewno zbyt mało, będzie zamknięte przejście, no ale ekspansja zostanie przyblokowana, jak w tym momencie doskonale widzicie. Dana wbiega do środka, prawie mu się udało. A teraz trzeba trochę się poganiać z Marinesem. No ale cóż, ekspansja przyblokowana? Oczywiście, że przyblokowana. Podwójne reakcje dla Biona od razu są dorzucone. Marines został zagryziony. No to już się raczej Dana nie przebije, przez to, że zostało wszystko naprawiane. Odpuszcza sobie SCV-kę, może spróbować zniszczyć, więc... Dana zacznie od ekspansji, jego przeciwnik od 3 raksów i możliwe, że będzie w ten sposób chciał się porać z nim. Jakieś straty dla Polaka? Na razie jeden link. Jeden link został zabity, tylko i wyłącznie. Dana na razie rozstawia swoją armię, żeby łatwiej było później jak coś otoczyć. Marinesy, które gdzieś tutaj wyjdą, oj, na Bion robi sobie 3 raksa i... Myślę, że większą ilością Marinesów będzie się tutaj kombinować. Co jest ważne, Danie przydałby się naprawdę gaz w tej sytuacji, jeżeli jego przeciwnik będzie robił dużą ilość Marinesów. Ważne jest też to, aby Dana w jakiś sposób zeskautował, podejrzał, co robi jego przeciwnik. No bo cały czas jest bez gazu dla Biona. Otwarty supply depot. 300 minerałów tutaj niby jest. Wychodzi 4 Marinesów i... Dobra, 5 Marinesów. Przydałoby się Danie teraz tak naprawdę uciec. Zobaczył tą SCV-ę. Będzie ekspansja. Powinna być. Tak, też nie ma jeszcze ekspy. W tej sytuacji Dana powinien swoim overlordem spróbować zeskautować, upewnić się, co tam się może dziać, bo cały czas Marinesy są produkowane. Dana zobaczył 2 tej reakcje, zobaczył, że jest produkcja jednostek. Teraz wychodzi swoimi Marinesami, wie, że potrzebuje spina, nawet 2 by mu się przydały, bo jednak jeżeli Bion tworzy tą armię, to trzeba coś z tym
wszystkim zrobić. Jeżeli mamy 12 marynców, to na pewno nie po to, żeby tylko te mordy trzeba było wykarmić. One będą próbowały walczyć. No i są 4 spajne dla danej. Jeden queen czeka, co jest bardzo ważne. Nie pozwolić tej armii gdzieś przejść tutaj z tyłu. Trzeba ich przyblokować. 2 spajne będą na 100% gotowe, zanim wejdzie ten główny oddział. Chyba, zobaczmy, powinno tak być. Nie wiem, co zresztą Lingi w tym momencie próbuje się wbić do środka. Jest tylko piątka na 3 marynców. To raczej zostanie odbite. No tylko Dana on powinien makrować, jest 25 do 18 w ilości harwesterów i Bion tak naprawdę, nie tracąc żadnych jednostek, wymusił 3 spajne. Co tam Lingi dalej kombinował? Udało się Lingom coś zrobić, chyba Bion nie pilnował tego, co się dzieje. No i teraz 3 Lingi w bazie, podwójna ekspansja. Tutaj już doskonale, więc Dana wie, co się dzieje. No na to płaciło mu się, szczerze powiedziawszy, tam dostać do środka. Wie Dana, że nie powinien walczyć z tymi marinesami. On zdaje sobie z tego sprawę. Nie chce tego robić. Speedu nie ma, no bo nie ma też gazu. Ten double expand ze strony Biona. No, ekspansje bardzo mocno przyblokowane przez pewien czas. A na razie jeden marinesko wyjdzie, będzie pilnował. Nie wiem, marinesy pilnują, chyba że próbowały zapytać jakiegoś overlorda lub coś w tym stylu. Czy da radę jeszcze raz przyblokować command center? Nie, no tym razem już tak dobrze nie było. Bion jednak czekał z patrolem, żeby ostrzeliwać. Jedna SFA jeszcze zginęła. 27 do 27 w ilości harwesterów. Dana, co jest dla niego ważne, ma te 3 spajny, więc może dronować spokojnie. Nie musi się niczym przejmować. I oczywiście jeszcze jedna ważna rzecz, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Bion to nie ta sama osoba co Hyun. To nie jest żaden smerf. Wszystkim Hyun gra Zergem, a tutaj Bion gra Teranem. Dwie inne osoby. Aby była 100% pewność, a Dana to jest gracz z Polski. Więc, no cóż, ta trzecia baza by się bardzo przydała Danie, chociaż widzimy, że on wydobywa dużo gazu. Ler w drodze, myślę, że on coś tutaj kombinuje. Czy chciałby polatać? Szczerze powiedziawszy, to jest dosyć późno na to wszystko. Masa marinesów będzie ze strony tej Biona, do tego wszystkiego jest steampunk w drodze. Jakiś push wydaje mi się, że Bion powinien zrobić, no jak już mówiłem, 23 marinesy to jest dosyć dużo i przydałoby się zareagować. Speed dosyć późno, jeżeli spróbuje tej Dana przyjąć ekspansję, no to wie, że krążą gdzieś te marinesy i aby w tym momencie przyjąć expo, on musi zainwestować nie tylko 300 minerałów i dronkę w ekspansję, ale również w jakąś ilość lingów, które by broniły tej expy. 18 lingów, myślę, że to jest wystarczająca ilość, tylko bez speedu nie powinien Dana się pokazywać tutaj wśród tych marinesów. To naprawdę nie jest dobry pomysł. No i właśnie, Dana będzie potrzebował zarówno speedu, jak i trochę szczęścia, żeby pokonać oddziały Biona, które właśnie się pojawiają. Te lingi za chwilę zostaną rozstrzelane, próba ucieczki, kamienie zostaną zniszczone. Nie ma... O, i właśnie, ekspansja przyblokowana. Lingi giną niestety. No i Dana obrywa tragicznie momentami. Przesadzane są spajny, aby marinesy do góry nie poszły, żeby też nie miały możliwości wejścia. Bailing Nest oraz Spire w drodze, no nie wygląda to zbyt dobrze, szczerze powiedziawszy, na dzień dobry dla Dany. Nie może przyjąć sobie w spokoju tej trzeciej bazy, chociaż próbuje, chociaż kombinuje. Speed już się załączył, no trochę Bane'ów by się przydało, żeby otoczyć Marinesami, Lingami, żeby otoczyć Marinesy, a potem żeby Bane'y wykończyły to wszystko. Duża ilość tutaj lingów się znalazła, nie wiem jednak, czy nie jest to ciut za mało, za chwilę się przekonamy. Steampack odpalony, Dana próbuje złapać przeciwnika, no ewidentnie tego było wszystkiego za mało. Dana jest, ma wielką, wielką tutaj, wiecie, jest taki kurczak, co robi taką dziwną minę. Żółty kurczak robi tak, no mniej więcej Dana chyba teraz tak wygląda, przypomina tego kurczaka, gdzieś na pewno na Quake'u to widzieliście. Więc wszystkie lingi zostały zabite, z parę Bane'ów by się przydało. Mutaliski w drodze, no to jest teoretycznie jedyna nadzieja teraz dla Dan, aby tymi mutalami wpaść w wydobycie i zacząć harasować, ale na dwóch bazach siedzi. W końcu są lingi, a są też Bane'y wszystkie zestrzelone, pięknie to Dana zepsuł po prostu idealnie, że się tak wyrażę. Nie wiem, czy Polak może cokolwiek jeszcze robić. Będzie chciał tutaj przechwycić resztkę tej armii, ale zobaczcie, Bane jest targetowane, oczywiście, ach, w końcu się udało. No moje gratulacje, Dana, 12 minuta 45 sekunda, udało mu się założyć haczerkę.
A trzecia baza ze strony Biuna już sobie tutaj szaleje. 60 do 46 w ilości harvesterów. Dwie wieżyczki, miny dorzucane. Wydaje mi się, że byłoby lepiej dla Dany, jakby zaatakował po prostu z innej, nie pokazywał tych może mutali. Chociaż tam jeden. O tak, nie trzyma jeszcze przy nazwie. Widać, że jednak trochę nerwy ze strony Dany, bo no, on grywa trochę lepiej niż to, co teraz widzimy. No ale nerwy są, gra na Koreańczyka, no i kończy się to dla niego tak, jak się kończy. Mam te dziwne wrażenie, iż za chwilę będziemy mieli GG 2-0. Pamiętajcie też o jednej rzeczy, jest coś takiego jak Grandmaster w Ameryce, jest Grandmaster w Europie, jest Grandmaster w Korei, jest GSL. I w tym momencie właśnie o to chodzi, że bardziej jest GSL. Bane jakoś się zadziałał pięknie, zresztą w sumie były te Banelingi, ładny speed, dwa medivaki i masa Marinesów wpada sobie. Po prostu Byun, jak nałożył presję, tak nie pozwolił Danie rozwinąć skrzydeł, no i było wiadomo, że jeżeli się to nie uda zrobić, nie da rady się rozwinąć, no to Zerg to ewidentnie przegrał. Gdyby to był ladder, mam wrażenie, że Dana by się dawno temu poddał. Wyczyszczone dwa medivaki, przejmowane są ekstraktory. Jako że to jest showmatch, to też nie wypada graczowi o tak z miejsca się poddać. I też oczywiście jest taka jedna moja mała tyci prośba. Słuchajcie, nie mówcie, że jestem w złocie i zagram lepiej. Szanujcie obu graczy. To jest jednak... gdybyście byli w złocie, to raz byście zobaczyli, wylosowałbym gdzieś Byuna, z miejsca by się przestało grać, chcieć grać, cokolwiek robić. Mutale zbite w jedną część, ależ pięknie rozstawione teraz są te wieżyczki. Z dwóch stron broni wejścia do bazy, a środkiem i Jeep. New game. 2-0, ależ to leci. Ja mam nadzieję, że impreza będzie dłuższa niż godzinę. W takim wypadku. Okej. Tutaj mała przerwa i za chwilę wracamy do gry.
Dobrze, już jestem z powrotem, nie martwcie się, dźwięk nie był wyłączony. 2 do 0 dla Biuna. Na dzień dobry, po prawej stronie u góry jest Dana, po lewej stronie u dołu jest Papi King, czyli nikt inny jak Bion. Wszystko już jest dobrze ustawione, dźwięk wrócił, wszystko wróciło. Zaczynamy więc kolejny dzisiejszy meczyk. Sponsorami turnieju są, z tego co widzę, tej macie po prawej stronie sponsorów jest też My Insanity, czyli team, w którym jest aktualnie Dana, 16-latek z Gdańska, jeżeli się tutaj dokładnie nie mylę. Więc cóż jeszcze mogę wam powiedzieć więcej? No, Dana w ostatniej grze został bardzo mocno stłamszony, nie mógł nic zrobić, był zamknięty na tych dwóch bazach. Jego przeciwnik wyprodukował tyle Marinesów, że aby Dana mógł założyć ekspansję, to potrzebowałoby dwa razy tyle Lingów, jak jego przeciwnik miał Marinesów, więc to było jeszcze bardzo drogie. Owszem, udało się na chwilę przyblokować ekspę przeciwnika, no ale Biun, co z tego? Jemu przyblokowali Naturala, on przyblokował trzecią bazę Zergowi. Zerg bez trzeciej bazy na Terana po prostu się dusi. No i tu się Dana ewidentnie udusił. No cóż, Gdynia, ja powiedziałem Gdynia, a przepraszam najmocniej, to dlaczego mi Dana z Trójmiasta mówił, że jest? Wybaczcie mi najmocniej w takim wypadku. Możliwe, żeby jak się pytałem skąd jest, mówił, że z Trójmiasta, to mój fail w takim, przepraszam najmocniej. Przepraszam wszystkich, którzy są z Trójmiasta i poczuli się urażeni, że Dana stamtąd jest. Z Rumi, okej, okay, dobrze, już wiemy. 16 pól ze strony Dany. Wcześniej była HCR-ka. No i cóż jeszcze? No Planet S, niestety wersja bez motylków na środku. Jest mi bardzo smutno z tego powodu. I prośba o pauzę. Kot. Kot harasuje Dany w tym momencie. Okay, go. Czekamy na go, jest go, więc go. Ok, poszło. Command Center strony Papi Kinga w drodze, czyli Biuna. Otworzył One Rax Expand. Cóż jeszcze możemy zobaczyć? Jest jedna haczerka, więc po jednej bazie w drodze dla jednej i drugiej strony. O, szybki gaz ze strony Dany w ostatniej grze, dosyć w pierwszej też dosyć późno gaz przyjmował. Teraz chyba chcemy się speed jak najszybciej. Czy Dana w ogóle skautował jakąś SCV-ką? Nie, SCV-ką nie skautował, tylko i wyłącznie Overlordem podleciał zobaczyć, co tam się ciekawego dzieje. Widzę, że coraz mniej osób ma ochotę w ogóle głosować na to, kto wygra. Głosowanie zostało już zamknięte. A teraz dwa lingi w drodze. Wow, całe dwa lingi. No oczywiście tutaj przegonić jak coś szpiega z krainy deszczowców. O, właśnie tego szpiega, ale to za chwilę się stanie. Zobaczymy, jak Dana będzie grał, jeżeli nie będzie miał na dzień dobry jakiejś dziwnej presji, czy dziwnej presji. Jak zagra na Biuna, który nie będzie nakładał presji na dzień dobry, czyli nie ma Reaper Rush, na potem w tej drugiej grze, no Dana próbował coś zrobić, ale też został bardzo mocno naciśnięty. Co wykombinuje tutaj takiego ciekawego Biun? Idzie trzema Marinesami twardo, próbuje tutaj na odsiecz SCV-C, ta została jednak zniszczona. Marinesy, no powinny się chyba ała. Ała, no dobra, czyli to się, zabicie SCV-ki się średnio opłacało. Dwa lingi zostały zniszczone z miejsca, więc Marinesy zrobiły swoje, zemściły się. Pomściły. Bunkier w drodze. Supply depot powinno się tutaj pojawić jako część Wallina niedługo. Queen, no i co Dana zrobi? Ma już, widzieliśmy, że wydobył 100 gazu. Zaczął robić sobie speed, odpuścił wydobycie, nie potrzebuje tego, więc raczej mocno agresywny chyba jednak nie będzie, jeżeli chodzi o technologię, co najwyżej lingami spróbuje zadać swojego przeciwnika, ale w to też wątpię, biorąc pod uwagę, że mamy 4 queeny, 2 będą rozprzestrzeniały creep. To też może oznaczać tyle, że Dana, o proszę bardzo, ja widzę, że jest tutaj armory, a to oznacza mniej więcej tyle, że powinniśmy zobaczyć helbaty.
w drodze. Myślę, że jakieś heliony i herbaty mogą się pojawić, dlatego jest armor dorzucone. Jak tutaj widać, potrzebny armor, aby helbaty tworzyć. Trzecia baza również jest, więc jakiś push ze strony tutaj Biuna też powinien się pojawić. Starport w drodze, do Medivaca wchodzi teraz tylko i wyłącznie dwa wchodzą. Do Medivaca wchodzą dwa helbaty. Creep rozprzestrzeniane, dwa queeny pomagają w tym jak najbardziej. Roach Warren na wszelki wypadek. Dwa gazy są, więc możliwe, że na większą ilość roachy będzie tutaj wyprodukować. Co jest dla niego ważne, zamyka wjazd, nie chce wpuścić przeciwnika do środka. W grze numer 1 niestety to zrobił. Dwa heliony zabiły mu 5 SCV-ek z tego co widziałem. Helbat w drodze, jest dopiero pierwszy. Kolejny za chwilę też powinien się pojawić, tylko zabrakło minerałów, czy się zablokował Biun? Nie, na pewno się zablokował. Co jest ważne, Dana zobaczył, co się tutaj będzie działo. Widział, że co jest w produkcji, widział starport, widział Raxy, reaktor, wie, że mecha na pewno nie będzie, to się musi przygotowywać, ale nie wie nic o tym armory. Więc drop z dwóch... Z dwóch medivaków i czterech helbatów. Boję się helbatów, kiedy przychodzą nawet z prezentami i gościnnie. Były miny niby w drodze, ale to przez chwilę by blokowało wydobycie. I przy okazji helbaty wjechały do szkliony, wjechały do środka. Dwa harwestery zabite. Nie wiem, które one się tutaj przebiły, no ale nic złego nie zrobiły. No i co, będą te miny produkowane? Skończyły się robić helbaty, za chwilę dwa medivaki się pojawią, no i dropy z dwóch stron. Dana będzie musiał nieźle tutaj ogarniać, ma spory po bazach, dobrą miejscowienie tego spora, tędy nic nie wleci, niezauważone. Z drugiej strony nic nie ma, natomiast są overlordy. Jest ekspansja, ekspansja przekaże informację, że coś tam złego się dzieje. Że coś leci w jego stronę, na speedzie, jeszcze na chwilę się zatrzymały, na speedzie dwa medivaki. Mam te wrażenie, że coś tak nie bardzo z tym speedem zrobił, że się zablokował z lekka. Minę do obrony tej maina i naturala. Kolejne reakcje dorzucone, podwójny eBay, więc będzie się tutaj Biun raz nałoży mocną presję na przeciwnika, a dwa, no chce jednak dojść do odpowiednich upgrade'ów, aby nie być tutaj w plecy. Zobaczmy, z przodu czeka Dana z roachami i lingami. No i drop mu się tutaj szykuje wbić do naturala, leci teraz, zauważył to doskonale Dana, będzie próba dropowania bezpośrednio, oj, Armageddon będzie, chyba jednak nie, jeden medivac został zniszczony, bardzo ładnie Dana sobie teraz poraził, pozbyć się drugiego medivaca, to jest dosyć ważny cel, czeka jeden queen, przechwyci to, no i drop Biuna będzie, nie będzie żadnego dropu na speedzie, chciał tam gdzieś odbić, jeszcze jeden strzał, pięknie wszystko zniszczone, Dana wybronił ten drop idealnie, bez strat własnych. Bardzo ładnie Dana rozprzestrzenia kryptę i jak widzimy, no, kiedy Polak nie jest naciskany na dzień dobry, radzi sobie jakoś. Dobra. No cóż, więc straty 1200 do 450. Dosyć duże, dwa medivaki, dużo gazu na to też poszło, nie ma co ukrywać na te medivaki. Na szczęście na herbatę nic takiego nie było. Ostatnio są takie pewnego rodzaju rozmowy, czy rozmowy, a nawet Stefano pisał, że on nie lubi marudzić na temat balansu, no ale uważa, że jednak herbaty są z lekka przegięte, nawet nie chodzi o to, jakie obrażenia zdają o ich statystyki, tylko o koszt, że helbaty się aktualnie najbardziej opłaca wymieniać na Bane, Lingi, na cokolwiek, na Roach'e. Są tanie, no to jest tylko i wyłącznie 100 minerałów za naprawdę mocną jednostkę wsparcia, które z Lingów robią tak naprawdę co chcą. Sobie tutaj gadu o helbatach, ale żadnych nowych nie ma. Dana po raz kolejny wpadł na pomysł, żeby sobie polatać. W grze numer 1 to latanie mu się nawet opłacało. Jego przeciwnik trochę tych maruderów wyprodukował. Marudery będą całkowicie bezużyteczne, ale zatrzymał się tutaj na 5. Bailing Nest udało się zauważyć. No i proszę bardzo, Spire. Wielka szkoda, że wypatrzył Spire, bo powstrzymał się z produkcją maruderów. Gdyby miał ich teraz trochę więcej Lingi i Mutale, byłyby szczęśliwe. Tak są na razie, no może nie smutne, ale ważna rzecz, Bane'ami nie można uderzać w marudery.
Trzeba będzie gdzieś tutaj od tyłu podejść. Creep ekstremalnie ładnie rozprzestrzeniany przez dane. Tutaj roachy już wyhaczyły, zobaczyły co się dzieje. 2-2 w drodze. Bion aktualnie jest na 1-1. No i na Simpaku próbuje się ewakuować. Zobaczył tą całą armię. Mutaliski lecą, żeby przechwycić jakieś medivaki. Czy tym się zajmą? Właśnie tak, prawie jeden medivak został zniszczony. No ale prawie robi wielką różnicę. Armia wyładowana. Mina pięknie zestrzeliła tej mutale. I dana. Oj, oj, ała! Dlaczego nie, więcej tego wszystkiego nie zniszczyło, ale wbije się teraz do środka, trochę ekonomią się zajmie. Bane'y tam poleciały, Bane'y czekają na wszystkie SV-ki, zostaną tutaj zabite, ale Lingi zostaną złapane. Dana nie widzi innego wyjścia, jak go atakować. Bane'y zastrzelone, bardzo ładnie Bill je targetował, ale ta wymiana ogólnie chyba tak tragicznie dla Polaka nie poszła. 17 harwesterów zabitych, więc... Więc jednak to było, było. No opłacalny ogólnie atak, trochę tego zniszczył, 52 do 77, więc przewaga ekonomiczna Polaka dosyć znacząca. Min u dołu nie, w naturalu nie ma żadnych, trochę mutalisku sobie tam będzie chciało wlecieć. Armia z lekka w złym miejscu, jeden pełny medivac, no i tutaj jeszcze proszę bardzo niszczony jest reaktor. Przyblokowana zostanie lekko produkcja, może jeszcze jeden strzał, jednak nie, SCV-ki rzuciły się do naprawy. Więc dana kolejne bazy w drodze, raz, dwa, trzy, będą 4-3, do tego jak już mówiłem, przewaga w mułach i przewaga w końcu, po raz pierwszy chyba w dniu dzisiejszym w eko. Oj, tutaj dana powinien był pamiętać, że jest jedna mina, nie może w to wlecieć, no mutaliski jeszcze jak oberwą z miny, nie jest z nimi tak tragicznie, bo będą mogły się poleczyć, ale jakich parę tam, czy parę min gdzieś było, tak jak w tej chwili, a to jest tylko jedna, to już byłaby tragedia. Przy okazji taki mały... Ała, 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 zobaczcie jak te, ile tego wszystkiego jest. Dana to zauważył, zjął jedną minę, zdejmuje kolejne, dwie padły. No ale to będzie bardzo niebezpieczny push w tej sytuacji. Z tego względu, no musi Dana uważać na miny. Widzimy, że Bion rozstawia swoją armię i będzie teraz podchodził tak coraz bliżej, będzie przekopywał się tymi minami. Coraz bliżej podchodził Jeska, żeby zobaczyć co się tutaj dzieje. No i Dana musi uważać z tym atakiem. Jedna mina jest i tak upierdliwa. Może zabić mu dużo tych lingów. 2-3, no to może być tragedia. No i teraz jest ważne, by Dana właśnie robił tak niewielkie tej podejścia. No i dobra mina, tam coś była. Bane'y się nie najgorzej przeturlały, szczerze powiedziawszy. Kolejne miny wybuchły, zostały rozsadzone. Lingi już wbijają się. Na razie nic nie zostało aktywowane. Kolejne Bane'y się próbują przeturlać. Mutaliski wpadają, zajmują się medivakami. No i Dana wycofuje się, przegonił dużą część armii, ale nie zniszczył wszystkiego. Czy ma coś w zapasie? Ma trochę lingów. Kolejne Bane'y się przygotowują. I podchodzi coraz bliżej tutaj Bion, jak widzimy, może jakieś spajny by się przydały, spory, żeby wykrywać z przodu miny, co spajny oczywiście, żeby no, nie pozwolić temu przejść. Dana teraz stracił dużo lingów, widzimy oddziały z tyłu ładnie rozstawione czekały, no i teraz próbuje przegonić, jest ta jedna mina, przy okazji swojej własnej jednostki też traci, to jest niebezpieczne, może spróbować Bane'ami wbić się tam na dół, kolejna mina, to już była... Hero Mine tak naprawdę, to co się przed chwilą stało, co jest ważne, medivaki są niszczone. Szkoda, że żaden Bane'y się tutaj nie wbił, przy okazji mamy trzy obijające się SCV-ki. Zobaczmy jednostki stracone, no 2000 więcej dla Dany, średnio mu się opłaca taka wymiana, chyba że ma lepszy dochód. Przyjrzyjmy się, dochód jest lepszy, więc może iść na dłuższą, no może się tak trochę powymieniać. Ultra Skaven w drodze, 3-3, Melee i Ground Carpace również jest, linki gdzieś tutaj wybiegają, żeby aktywować te miny, tak jak teraz to miało miejsce. No właśnie, bardzo ładnie aktywacja była, oberwały Marinesy. Ale to jest też powiedzieć trochę przerażająca taktyka Marinesy oraz Widowmines'y z tego względu, że oj, zakopał się i teraz pięknie się zbił w jedną część. Nie wiem, o co tutaj biega, co Dana pisze. Skan rzucony, żeby zobaczyć gdzie jest armia. Creep bardzo fajnie tutaj rozprzestrzeniony. Piąta baza dla Dany jest w drodze. Mutale no chciałyby coś wykombinować. No, nawet jedna mina nie została zniszczona. Bardzo mi się podoba też, jak Bion, kiedy widzi, że niewielkie oddziały, przekopuje od razu swoją minę. Nie chce, żeby ona się aktywowała, podnosi ją. Każe jej z miejsca wstać.
Tak jak w tym momencie widzieliście, ultrale się jednak pojawiły i one teraz mają zdanie biec z przodu, aby aktywować miny. Tak jak to się dzieje teraz, lingi wpadają, jest tam jedna ta mina, ależ ładnie teraz zadziałała. 11 zabitych jednostek, Bjorn rozstawia swoją armię, jakiś Fangal by może tutaj przydał, żeby przytrzymać to wszystko. Bane'y próbują nadążyć za tym wszystkim. Dananay, mówię, teraz szaleje za przeciwnikiem. Bane'y nie mogą się jednak rozbić. Mutale wlatują tutaj za mediwakami, a przy okazji ultrale przeganiają i teraz zająć się eko przeciwnika, wpaść do tej bazy może czymkolwiek. Jeżeli są jakieś Bane'y, jest jeden turla się, mógłby trochę podlecieć tutaj. No ale w sumie po co, skoro mutaliski się tym zajmują i kolejne sefały Bjuna giną, 55 do 50, 85. Creep jest rozprzestrzeniany. Mamy mediwaki, mamy marinesy. No i cały czas ta sama kompozycja, 3-2. Granat spowalniający nawet jest w drodze, żeby było ciekawiej, no ale to oczywiście na ultrale, na które to jednak nie działa. No ale już skoro mamy ultraliski, to dlaczego to nie mogłoby się pojawić? Miny wybuchają w tym momencie, Bane'y, z którymi próbują podejść, no i teraz Bjorn zmuszony do splitu swojej armii. Jednak nie było to zbyt dobre. Co te lingi tam robią? Czemu tak czekały grzecznie, a nie atakowały? Tego nie wiem. I prosto w eko sobie wpada. Jeszcze jedna mina się pojawia, to jednak została szybko zestrzelona, bardzo mocno, bardzo ładnie Bjorn się chowa, gdzieś z tyłu ultrale się pojawiają. I GG Bjorn! No, przegrał Victory Dana 2-1. Dajesz, Polo, dajesz, Radek, dajesz. Udało się w końcu jakiś tutaj mecz gol kontaktowy, że tak się wyrażę. Mapa kontaktowa. Nie wiem. Dobra, fajnie. 1-0. Przepraszam, 2-1, ale w końcu Dana coś urwał. Wracam po krótkiej przerwie reklamowej. Jesteśmy przed kolejną mapą. Jest Entombled Valley. Entombled Valley. No dobra, niech będzie Entombled Valley. Może pozwolić mi tego napisu start, bo jest tutaj niepotrzebne. I też jaka moje małe pytanie, czy były reklamy? Jeżeli tak, to jej fajnie się cieszy, bo jak część z was może o tym wie, część może nie wie. Ja puszczam reklamy, bo żyję ze streamu. Prawda, prawda, nie chciałem, naprawdę. Otrzymujesz tylko ze streamów. Więc lecimy z kolejną grą. Okej, więc można wracać. Czy to jest cross only? Nope.
To nie jest Cross Only po prawej stronie Puppy King, czyli Bion. Po tej samej stronie, tylko że u dołu jest Dana i Entombel Valley, mapa, za którą nikt nie przepada. Wśród zergów. Tak naprawdę, w szczególności na przykład Nerzio, który uwielbiał na tej mapie olinować. Więc jedna mapa urwana przez... Jedna mapa urwana przez tutaj Dane. Miejmy nadzieję, że kolejne trzy również uda się urwać. Innymi słowy, Polak wygra. Proszę, proszę, powiedzcie mi, że Polaku to urwie. Tylko tak szybko, po 5 minut. Po 15 minut meczyk i już. Więc... Cóż ciekawego, Entombel Valley, jak już mówiłem, nie przypadam za tą mapą i ona też mnie przeraża, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju długie gry, bo ona jest momentami strasznie statyczna i bywa to średnio przyjemne, kiedy oglądamy 56-minutowy meczyk, w którym ani jedna, ani druga strona nie chce zaatakować, ale to jest Heart of the Swarm, New Wings of Liberty, więc... Tu już jest trochę mniej problemów na przykład z Overlordami. Gdyby to było jednak PvZ, no to i Wings of Liberty, to mi się po prostu bał. Boję się Entombel Valley, Wings of Liberty, kiedy Protoss gra na Zerga. No na szczęście jest Protoss Terran kontra Zerg, więc proszę Państwa, Turax ze strony Biuna, on się nie chce w to bawić, po prostu bezpośrednio po mordzie lać będzie Marinesami. Jeżeli jeszcze Overlord tego nie zeskautuje, to Dana będzie w lekkich tarapatach, jeżeli nie będzie wiedział, co się dzieje. Przy czym jednak pamiętajmy, że teraz, zobaczcie, jak Bion gra, to nie jest ekstremalnie agresywna i olinerska taktyka, tym bardziej biorąc pod uwagę, że Dana jak nie zeskautował, tak może w końcu... na granicy, jest, zobaczył jedne raksy. Szkoda, że nie podleciał ciut wyżej, bo te jedne reakcje to nic takiego tragicznego. No ale jest już w drodze Spawning Pool, co jest jeszcze ważniejsze. Puppy King, czyli Bion, nie zeskautował, gdzie jest jego przeciwnik. To jest bardzo ważna sprawa, tylko czy Dana podejrzewa, co się tutaj będzie działo. Jedna dronka to skautuje, chyba jednak podejrzewa, że coś może być nie... Ale czemu ty wracasz? Pilnuj SCV-y, pilnuj SCV-u, nie daj bunkier, nie daj postawić bunkra. Bunkrów nie ma i takie zajebiście, że on tak wyrażę. No i co jest z Queenem? Jest Queen, cztery lingi w drodze. Jakiś spine przydałoby się postawić to dosyć szybko z przodu, żeby zacząć przeganiać przeciwnika. No jak już mówiłem, najważniejsza rzecz, nie pozwolić, aby bunkier został wybudowany. Teraz tak, Marinesy będą stawiane potem w tym miejscu. Dana próbuje rozwalić bunkier. Powinien pomyśleć o tym, aby rozwalić te SCV-ki. No i Dana... wszystkie drony, jakie ma, bierze teraz do boju. Bion targetuje pojedyncze drony, jak widzieliśmy teraz. Pozbyć się tej SCV-y, żeby tam się nic nie dostało do środka. SCV-a zostanie za chwilę zabita. No jeszcze tej chwili, dobra, SCV-ka padła. Tu została jeszcze jedna, którą też byłoby dobrze ubić. Z tego względu, iż ona może zacząć naprawiać. Spine w drodze, bunkier to jeszcze chwila, moment, za chwilę może być gotowy. Uwaga, bunkier za chwilę zostanie wybudowany. O i Dana może być w niebezpieczeństwie, jeżeli tak się stanie. Bunkier został wybudowany, tylko czy SCV Marinesy wejdą, Marinesy nie weszły. Na szczęście pozbywa się już tutaj bunkra jego przeciwnik. Ilość stosownych minerałów bardzo podobnie, 12 do 17 w ilości harwesterów jednak. Przy czym Dana ma 4 Marinesów, którymi może ruszyć do boju. Gdzieś jakby chciał, bardzo, bardzo daleko. Daleko. Przepraszam na emocje. Chwilowa przerwa z powodu alergii. Dobra, jestem. Więc... jest Spine, co jest ważne, tutaj nie będzie mógł Bion nic zrobić, przez to, że jest Spine. Dana nie musi produkować kolejnych lingów, nie będzie marnował larw. Ten Spine daje taką swobodę w makrowaniu tak naprawdę, za to dwa gazy są Dany. Mam wrażenie, że tutaj Polak może dorzucić sobie niedługo szybko Roach Warren i zrobić jakiś mocniejszy push na przeciwnika. Do tej pory, jak widzieliśmy, Bion Marinesami lubi sobie pograć. Jest ten kolejny Command Center. Jeżeli teraz udałoby się zremisować, mielibyśmy 2-2, dosyć sympatycznie by było dla polskiego gracza. Ale do tego jeszcze kupa czasu, no ale na pewno dwa gazy wskazują na to, że będzie agresja ze strony Polaka. Tylko nie wiem jeszcze, jaka będzie ta agresja. Zobaczmy, 10 Marinesów kontra 2 Queeny i 1 Spine. No nie jestem w 100% tak przekonany co do tego.
speed na lingach. Roach Warren na razie niemal tej. Dana musi uważać, bo straci Queena. Za chwilę stracił Queena. Dana straci Queena i za chwilę będzie tutaj próbował Byun wejść do środka. I teraz Dana potrzebuje w tej sytuacji lingów i stracił jeszcze Overlorda. Przepuścił przeciwnika. Kolejny Queen może tego nie przeżyć. Oddział Marinesów pada, rozstrzeliwuje parę dronek. Te lingi powinny się zaraz pojawić. Dronki postanowiły jednak zawalczyć o swoje. Ważne, żeby ich zbyt dużo jeszcze nie stracił. 10 zabitych workerów łącznie. Aj, chyba nie tak to miało wyglądać. 36 do 22 i co jest ważne, Byun zeskautował. Zeskautował przeciwnika, wie, że czegoś może ciekawego się tutaj spodziewać. Zobaczmy, jest ten speed, ale Dana nagle przestał wydawać z drugiego X-Aktora, więc zmienił chyba jakiś swój plan, ma haczerkę w drodze. Co jest ważne, na razie ma tą przewagę ekonomiczną jego przeciwnik, natomiast no, ten kolejny command center już jest... Overlord, czy żeby Overlord nie mógł nigdzie uciec, zostanie zestrzelony. No, trochę szkoda w taki sposób stracić Overlorda. Dana, rusz się. Rusz trochę do góry. Wydaje mi się, że jak tam jest takie miejsce, tam jest taki sweet spot. A, dobra, nie patrzmy na to. Więc pojedynczy, nie, podwójny eBay w drodze, upgrade będą na czas. Przy okazji tej lingi próbował gdzieś może wbiec do środka. Jest wall z Raxów, 1-1 w drodze. No i do tego Lair, czyżby Dana po raz kolejny mutalingi z Bane'ami, przy czym Bane'y by się przydały, gdyby tak miało być. Co jest ważne, oj, no mam nadzieję, że Dana postawił ten Bane'ing na chwilę po tym, jak skan się skończył. Za chwilę się upewnimy. Na szczęście dla niego tak, bo to byłby fail pokazać przeciwnikowi swoją taktykę. Znowu tutaj próba wbiegnięcia do środka. Wall będzie idealny, nikt tędy się nie przeciśnie. Trzy reaktory, do tego Techlab. I na dzień dobry, tak wygląda kompozycja armii ze strony Byuna. Będziemy mieli po raz kolejny minę, no wydaje mi się, że powinny się tutaj pojawić, jak w poprzednich grach. Raz to się opłaciło, raz nie opłaciło. Co było ważne w grze, w której Dana nie stracił Ultralis Cavern, zanim skończył mu się Caitlyn's Plating. Wyszło to idealnie wręcz. Przegonił swojego przeciwnika, gdzie pieprz rośnie. Zobaczmy, na razie kamienie są tutaj grzecznie niszczone. Transfer dron. Strasznie mi się nie podoba to, że Dana nie niszczy jeszcze tych kamieni. Naprawdę mi się to bardzo nie podoba. Podoba mi się natomiast to, że nie używa, jak zacznie niszczyć kamienie, mam nadzieję, że nie użyje do tego Bane'ów. Bo kiedyś widziałem taką akcję, że jeden z graczy użył Bane'ów do zniszczenia kamieni. No, bywa tak, no bywa. No, kwas może przeżyć przez kamień, no, ale to się średnio opłaca. Przepraszam, sekundę. Więc jestem z wami z powrotem. Creep jest ładnie rozprzestrzeniany, chociaż trochę spokojniej niż ostatnim razem. Może przydałoby się trochę bardziej rozstawić na boki ten creep. No i widzimy, że Byun posiada już sporawą armię, 26 Marinesów z impakiem, tylko 15 lingów i 4 Bane. Jak już widzieliśmy doskonale, co potrafi robić Byun ze swoimi Marinesami. Zestrzeliwuje po prostu te Bane, nic z nich nie dostaje. Creep jest czyszczony. Tutaj wychodzi cały ten oddział. Dana doskonale widzi, co się dzieje. 24 lingi w drodze, kolejne Bane. Speed na Bane'ach trochę późno, szczerze powiedziawszy. No i oczywiście kamienie nie zostały tutaj zniszczone. Nie można przebiec z dwóch stron, na przykład złapać teraz sandwicha tej armii. No bo po co to robić? I teraz Bane'y połączyły się, nie najgorzej to w sumie było. Ale widzimy, jak on targetuje. Ależ pięknie teraz złapał. Chwilę później, gdyby Byun spróbował przejąć te jednostki. No i co robi Dana? Dana rusza z kontratakiem do maina, do trzeciej bazy. Teoretycznie dobry pomysł, tylko problem jest taki, że tutaj został jednak oddział, więc base trade, a może nie. Zobaczmy, tutaj oczywiście będzie atak. Część jednostek wróciła, część SFX została zagryziona. Banelingi chciałyby, ale nie mogą, ale problem jest innego rodzaju. Dana może za chwilę straci. Jeden Bane się połączył. Widać, że Byun nie kontrolował tego tak, jak chciał. Dwa Medivaki zostaną zestrzelone. No co jest? Medivak jeszcze leczy tego Marinesa. Dwa Medivaki zostaną zestrzelone. Lingi gdzieś tutaj próbował się przebić, więc ogólnie Dana na tym źle nie wyszedł. Co jest ważne, Medivaki jest w stanie zdjąć, więc jak najbardziej... Pięknie, dwa Medivaki padły. Dochód aktualnie 70 do 62. Ilość harwesterów, to chodziło o ilość harwesterów, dochód podobny. No mutale mogą gdzieś popróbować gdziekolwiek wlecieć. Techlap jest niszczony.
cokolwiek chciał zaatakować, uwaga, nas z przodu poustawiane miny, no jak Lingi wpadną w to, to wiecie jak to wygląda, prawda? Widzieliśmy to już niejednokrotnie. 2-2 w drodze, nie wiem, czy z lekko tej z upgrade'ami Polak nie jest w pracy, no nie, no na razie się jakoś trzyma, w sumie bardzo podobny timing na te upgrade'y. Trzy kolejne raksy są dostawiane, Infestation Pit, więc tym razem Dana, proszę bardzo, mutaliskami korzysta z okazji i niszczy Supply Lipo. Coś mu się tutaj uda przyblokować przeciwnika, no na siłę, minimalnie, jakkolwiek tam szkody zrobił, zawsze warto, jak jest okazja, no to dlaczego by nie. 74 do 65, no i teraz tutaj widzimy to działy Biuna na Steampaku, nie wiem, czy on próbował uciec, czy co zrobić, czwarta baza danych już się przygotowuje, czy w drodze jest... jeszcze jedna ekspansja ze strony Biuna, na razie nie ma. I tutaj próba złapania tej armii. Jak zwykle Biun zapakował co się dało do Medivaca i uciekł. Jak już mówiłem, należy uważać na te rozstawione miny ze strony Biuna. Tutaj próbuje, no właśnie, widzicie co próbuje zrobić, zobaczyć jak to wygląda, czy coś jest, czy nie ma, odkrył jedną, nie wie, że jest druga, będzie drop ze strony Biuna, tylko tu by się przydały jakieś spory, widzimy, że drop może zahaczyć o Spire. Kolejna baza ze strony danej jest, ale na razie z niej nie wydobywa, ilość harwesterów jest na jego korzyść, tu należałoby uważać i nie walczyć przy minach, jak to właśnie w tym momencie chciał zrobić jego przeciwnik. Troszeczkę nie wyszło też z tymi minami, załączył jedną, druga akurat wstawała. Strasznie mi się to, bardzo mi się podoba to jak Biun, co on robi, kiedy widzi, że jego mina może wybuchnąć na jego jednostkach, po prostu wydaje rozkaz podniesienia się i na tym to się kończy. Ale tutaj, oj! To chyba nie był dobry pomysł i w tym momencie Lingi oraz Bane dostały zielone światło, aby się przedostać. Fail ze strony Biuna, tyle można powiedzieć, ale tu już ucieka Polak. Bane się pojawiły. Bane, Lingi, gdzie są Bane, Lingi? Są, cała armia zniszczona, prawie cała. Kolejne Bane chciały się przebić, ale już Biun się tym zajmował. Gdzie były mutale? Ja się zastanawiam, Dana po raz kolejny atakuje armię swojego przeciwnika bez mutalisków. Wyładowany pełen Medivac, ale już jednostki Polaka wracają. No i Queen zostanie przechwycony, mutale, zdejmą Medivaca bezproblemowo, jednostki stracone, no i więcej stracił tutaj Zerg, ale nie dużo więcej, pamiętajmy, że Bane też liczą do jednostek straconych, kolejny drop, tym razem prawą stroną, są jakieś spory, jest Spine, ale sporów jak nie było, tak nie ma i trochę szkoda, no ale też nie wyładuję tego w tym miejscu, bo jest Spine, będzie czas dla Dany, oj, to jest kurs ewidentnie przechwytujący. Tam gdzieś szukajcie swoich Marinesów, gdzieś tam u dołu, a jednak uciek, jakaż reakcja, 10 HP, środkiem armia też nie może przejść, ale Fuchs niemiłosierszy się, oj, Dana, na chwilę straci wszystko, na szczęście nie, myślałem, że już, widzimy, że są 4 Overseery, co oznaczają 4 Overseery, to oznacza to, że, no to akurat jest drop i Queen by się przydał, żeby zdjąć, żeby zniszczyć Medivaca. Gdzie jest ten Queen? Już Queen podchodzi, Dana zareaguje na to. Tak też jest, Spine zniszczony, Queen chyba to przeżyje, ale jak widzimy są 4 Overseery. Taka ilość detekcji, którą posiada aktualnie Dana, gdyby grał na Protossa, to by zauważył na przykład bezproblemowo Dark Templara, zakopanego i jeszcze przykrytego Mothership Core'em, stojącego przez Mothership jeszcze pod haczerką, przecież pod jakimś Nexusem, tyle by odkrył. No 5 Overseerów wystarczy, tego wszystkiego Overseery jeszcze jak lecą z przodu, wykrywają miny ostrzy, zapalają się, zobaczmy. Caitlyn z Plating w drodze, 3-3, również upgrade dla Polaka się szykują, no i tutaj z Marinesów nic nie zostanie, a Dana po raz kolejny walczy bez mutalisków, jedna mina bardzo ładnie zaskoczyła, Bane również są, jeżeli będzie chciał tutaj Biun cokolwiek zrobić, to właśnie tylko może uciekać pod swoje miny. I znowu zabrakło mutali. Znowu zabrakło mutali, które byłyby w stanie niszczyć Medivaki. Mniej Medivaków, tym lepsza sytuacja dla Polaka. Było też tyle ważne, że ten mutale przede wszystkim przechwytują dropy, które nie są w stanie wtedy nic zrobić.
Dana, jeszcze raz myślisz, żeby tutaj polecieć i widzimy linki dobrze rozstawione, coś powinien przechwycić. Na lewą stronę Dana kombinuje, oblatuje tutaj w koło i nie zauważył tego dropa, teraz go powinien widzieć. Już wraca, za chwilę się nim zajmie, dwa nawet dropy są, no i teraz z trzech stron, tak naprawdę tak z czterech stron. Dana próbuje to jakoś się tym zająć, tu się z jednej strony oczywiście zajmie, ultrale z przodu wymuszą, aby zaczęły wybuchać wszystkie miny, jest duża ilość ultralisków, teraz lingi by się tam naprawdę przydały, żeby zająć się tymi maruderami, miny wybuchają, dwa dropy przechwycone, 52 lingi również się pojawiają, no i Dana goni swojego przyjmika, zapakowane wszystko do medivaków, no i znowu przegonił, wsiną dal. Upgrade już 3-3 zaskoczyły, infestory są w drodze, do tego wszystkiego Greater Spire, też dobry pomysł, biorąc pod uwagę, że przeciwnik zainwestował w pewną ilość tych maruderów, 7 min, miny to nie jest żaden problem. Tutaj nie wiem, o co chodziło z tymi lingami, wybiegły może, a zwalnia limit chyba Dana w takim wypadku, 4 infestory, 15 Bane'ów, no i będzie Polak dochodził do... Broodlordów, jeżeli będzie chciał. Ja nie wiem, jak teren, co teren planuje robić, tym bardziej, że teren nie ma żadnej obrony przeciwko Broodlordom, które jeżeli się pojawią, no to będzie trochę tragicznie. Zobaczmy, Greater Spire jest, skan rzucony, zobaczmy pierwszego Infestora, Infestor jakimś Fangalem tutaj zaszaleje. Nie, Infestor po prostu miał życzenie śmierci, dwa. Fangale, jakiś tam poleciał, złapał część tej armii, no i w tym momencie Dana próbuje atakować, no ale jak widzimy, miny porozstawiane, ultraliski giną. Co mi się bardzo podoba, to to, że Dana przyjmuje spokojnie kolejne bazy. Będzie to jeden drop, nie wiem co on kombinuje, drop jednak został odpalony. Lingi i Bane nie czekały, cofnęły się, Mutant Skaver może być zniszczony, teraz na środku trwa kolejna walka. Mutale przelatują przodem, no i Dana chciałby złapać bardzo ładnie rozstawioną armię, ale już tutaj widzimy, miny nie są w stanie atakować. Co z tym dropem po prawej stronie, w końcu zostanie przechwycony, no i główna armia biegnie. Dana ma technologię do Broodlordów, na razie o tym jednak nie myśli, wydaje mi się, że mu to wystarczy, co posiada. I wygląda na to, że naprawdę mu to będzie wystarczało, co posiada, o ile... No właśnie, w sumie nie ma o ile co, po prostu przegania coraz to dalej swojego przyjmika. Tutaj nie ma nic, co by broniło przed... Oj, przepraszam, jest. Jest Plantery Fortress, ale za chwilę zostanie zniszczone. Bane, tam są Bane, ja widzę Bane i skwasił sytuację. Bombowa akcja ze strony Polaka, Plantery Fortress zniszczone. Będzie za sekundę, tak też jest. No i 40 harvesterów łącznie zniszczonych. W tym ataku większość chyba poszła, 74-41, świetna decyzja ze strony Dany, wręcz idealna. No i właśnie, koruptory, Dana zwolnił sobie teraz limit i będzie miał Broodlordy, ma gazu, wystarczy mu, dogadał się tutaj z Putinem, trochę minerałów by się przydało, ale to spokojnie, wykopie węgiel, pod dużym ciśnieniem zmieni to wszystko w kryształy. I tak się zastanawiam, w jaki sposób będzie chciał Bjorn walczyć z Broodlordami, kiedy nie posiada żadnych wikingów, tylko i wyłącznie są Marinesy. A do tego wszystkiego parę koruptorów się nawet pojawiło, żeby pozbywać się, jak coś medivaków się przyda. Tędy należałoby uważać, nie zrobić jakiegoś głupstwa. Nie można też podlecieć Broodlordami zbyt blisko. Pierwsze trzy się już pojawiły. Niewielkie oddziały wychodzą, żeby zacząć się harasować. Overseer z przodu, teraz Dana, no jak już mówiłem, musi uważać. Oj! Hero Mine, 14 min zniszczonych, Overlord zostały tutaj odpalone. Miny giną, ważne, żeby nie stracić zbyt dużo Broodlordów, bo takie rzeczy się zdarzają. Gdzieś jedna mina jest tam zachowana, jednak została szybko zniszczona. No ekspansję stracił, bo aktualnie Dana, ale on ma jedną bazę więcej. Teraz szybko Broodlordy, wystarczył jeden Fangal rzucony, Marinesów jest coraz mniej i mniej. Broodlordy miny podbiegają pod te Broodlordy, zostało wszystko zakopane. Zestrzeli, jednak nie daje rady zestrzelić, co wykombinuje dalej Dana. Czy te 5 Broodlordów wystarczy na taką ilość Marinesów? 13 Marinesów, miny pozakopywane, jeszcze jest zbyt dużo, nie widzę, 4 Broodlordy zostały, miny ostrzeliwują z każdej strony. Co tu się dzieje? Po prostu szmery, bajery, fajerwerki, zakopane miny, Broodlordy giną, na razie nie zostały 2 Broodlordy. Na ile jest Marinesów? Ogólnie 17, ale to większość idzie gdzieś tam u góry, udało się to przechwycić. Został jeden Broodlord. Armia przegoniona. Ale miny, tu są jeszcze ciągle miny, które są tak bardzo niebezpieczne dla Broodlordów, w ogóle dla wszystkiego.
są niebezpieczne linki, próbują przechwytywać resztki tej armii. Dochód jest na korzyść aktualnie Terrana, z tego względu, że muły robią swoje. Ale tutaj widzieliśmy tak zwaną wojnę totalną. Au, jeszcze zakopane miny. To też zawsze boli. Nie ma co ukrywać, wojna totalna była. Problem jest taki, że Biun za chwilę będzie się wbijał pod kolejne bazy. Tu jest jeszcze jedna ekspansja Sondany, która zostanie za chwilę stargetowana tym niewielkim oddziałem. Zakopane miny. Wiecie co się tutaj za chwilkę stanie? To będzie po prostu pole minowe. Nie mogę. Nie chcę. A jednak. Raz. Dwa. I został jeden link. GG. Pisze Dana. Więc 3 do 1 dla Biuna. Wszystko jest rozgrane do 4 wygranych. Kolejne mecze już za chwilkę. I za chwilę się odezwę do Was, pokażę się jeszcze raz, zapraszam na reklamę. Czy ostatni mecz przed nami? Bardzo prawdopodobne. Jeżeli Dana nie weźmie się w garść, to jest 3 do 1. No, sami widzicie, jak to wygląda. Ale trzeba się zebrać i zaszaleć. Dobra, zaczynamy. O, Star Station. Po prawej stronie jest Dana, po lewej stronie jest natomiast Marine King, Vol, Puppy King. Biun swój, może wam nie wszyscy o tym słyszeli, Biun na mecz... tak, miny to dobre jednostki, nie da się ukryć. Biun na mecz GSL Team League przyniósł swojego małego pieska. Takiego słodkiego i Artosis mało nie dostał nerdgazmu, kiedy było High Five the Puppy. Więc wpiszcie sobie w YouTubie Artosis High Five the Puppy. Powinno gdzieś tam to na pewno wyskoczy w którymś miejscu. Bardzo to było sympatyczne. Mapa olbrzymia, mapa duża, idealne miejsce teraz chyba dla Zerga, może czuć się bezpiecznie, może spokojnie ekspować. Ja już wielokrotnie mówiłem, że ta mapa przypomina mi czwarty akt Diablo, nie ma co się dziwić, to tak wygląda jak czwarty akt Diablo, bez dwóch zdań. Ta kolorystyka, prawda? Nie przepadam osobiście za tą mapą, z tego względu, że jest no właśnie tak duża, nie wiem, jakoś nie lubię jej. Nie wiem dlaczego, ale nie lubię. 3 do 1 dla Biuna.
I ja chciałem coś powiedzieć, tylko nie pamiętam już dokładnie, co ja chciałem powiedzieć. Odpowiedzieć jakieś pytanie, czy jutro będzie jakiś stream? Nie wiem, słuchajcie, autentycznie nie wiem, czy jutro dam radę coś odstawić. Weekend też nie wygląda zbyt obiecująco, jeżeli chodzi o jakieś imprezy. Ale to, no cóż... Jeszcze taka pieśń przyszłości. Próbuję coś zobaczyć. Nie, ewidentnie jutro i pojutrze chyba nic nie będzie z mojej strony. Z tego co widzę, więc chyba nic nie będzie. Może wieczorem z jakimś tam Krakusem pogram w Injustice Gods Beyond Us. Among Us, przepraszam. Raxy, Gaz, Reaper. Powinien tutaj pojawić Reaper, który raz będzie skautował, na dwa nakładał jakąś presję. Biorąc jednak pod uwagę, że Papi King, czyli Byun, poleci trochę źle tym pierwszym Reaperem, więc on nic złego nie zrobi. A Dana otworzył ze Spawning Pool'a, czy nie? Uff, już się bałem, że otworzy Spawning Pool'a, nie zauważyłem tej ekspansji. Tak więc ekspansja, potem Spawning Pool, Reaper. Nic nie zrobi, za późno się pojawi tak naprawdę pod tą mapą, więc otwarcie niezbyt korzystne dla Byuna. No ale Byun aktualnie, z tego co zauważyłem, jest sklasyfikowany na pierwszym miejscu Grandmastera na serwerze amerykańskim. Jest na 7 miejscu w Korei, więc no, różnica poziomów oczywiście jest. Chociaż nie zawsze tak bardzo widoczna, trzyma się Dana do pewnego momentu, ładnie sobie radzi. Jeżeli nie ma tej presji na dzień dobry, widzieliśmy, że bardzo ładnie bronił się przed jakimiś dropami, wybraniał to. Taktyka, którą stosuje na Byuna jest, no, nawet działa, no, ale jednak Byun to jednak jest klasa sama w sobie w tym momencie. Trochę szkoda momentami. Też należy o tym pamiętać, że z tego co zauważyłem, w Korei jest już po drugiej, jest koło drugiej w nocy, pierwszej w nocy, coś koło pierwszej, no i pierwszy Reaper się pojawił. Queen również jest, to zostanie przegoniony tylko i wyłącznie jako scout, zadziała kolejny Reaper, też jest, nie powinien tutaj Byun zbyt dużo, Dana nie powinien zbyt dużo jednostek stracić, przede wszystkim nie powinien tracić żadnych dron, jeszcze tam lingi to lingami, ale strata dron w tej sytuacji jest smutna, kiedy ma już Queeny i te Reapery tak późno się pojawiają, które swoją drogą właśnie się leczą. Więc mamy w drodze Overlord, przepraszam, Command Center, Double Command Center ze strony Byuna. O, i teraz ładnie go tutaj załatwił, bieg sobie. Więc będzie Double Expand, gra ekonomiczna na dzień dobry, nic tutaj wielkiego nie zobaczymy. Żadnych mocnych czyzów, nie licząc tej oczywiście agresji Reaperami, która już się opłaciła. Niby zero zabitych dron, no ale zmusza Dane do biegania. Nakładana jest ta presja, Dana nie lubi grać pod presją. Trzecia baza jest w drodze. Dana daje jeszcze tą trzecią bazę, żeby nie stracić dronki, bo byłoby smutno. Powoli rozprzestrzenia creepy. No i próbuje wjechać, próbuje jakąś dronę ubić. Jednak jedna padnie. Tak też jest. Kolejna też, więc dwie zabite. Co z trzecią? Trzeciej już nie ma. Trzeciej już ewidentnie nie mam, uciekła. Lekka zabawa wganianego Heliony, do tego wszystkiego jest impact, więc Byun trzyma się mniej więcej tej samej taktyki i wychodzi mu na dosyć dobrze, czyli na początku jakiś haras, Reaper, Helion, jak widzieliśmy to już w dwóch chyba grach tak było, a potem zapewne Marines, Medivaki oraz miny. Jeżeli dałby radę wjechać tutaj do środka Byun, że będzie po zabawie, dwa Queeny z przodu rozprzestrzeniają creep, więc Dana powinien wiedzieć wcześniej co się dzieje i raczej zastawi się, jeżeli jakiegoś faila Polak nie odstawi totalnego, nie wiem, na przykład kichnie albo kot mu nie wskoczy na monitor, coś w tym stylu. Nie, okej, więc zobaczmy, dwa Reapery, do tego wszystkiego trochę Helionów, Reaper też będą tyle ciekawe, że one mogą to i wyciągnąć Queeny, wiecie, wskoczyć z jednej strony, zaganiać przeciwnika i potem wjechać. Ale teraz może być fail, bo zobaczcie, gdzie są te Queeny. Przy okazji można z tym spróbować Queeny zniszczyć, kiedy są jeszcze tego Reapery. Widzimy, jeden zostanie zniszczony Queen. Tak, też jest, jeszcze jedna salwa jest potrzebna, tylko jeden został zabity, co z kolejnym. Kolejny również został spalony. O, i Dana teraz został, ładnie się wpakował, chociaż Heliony nie wyglądają już tutaj zbyt szczęśliwie. Jednak czwórka ich się tam trzyma. Kolejny Queen zabity, no i zobaczmy, dwa Heliony już zostały oraz Reapery. No ale co, trzy Queeny chyba udało się zabić, co jest ważne, jednak dla Dany nie stracił żadnego
nie stracił żadnego tutaj, żadnej drony. I to było bardzo ważne. Owszem, queeny popadały, ale kolejny queen za chwilę się pojawi. To były dwa queeny, które creepers przyczyniały. One swoje jajka już posadziły. Dobrze mówię? Tak. A jeszcze taka mała informacja, tutaj zacznę sobie na czat. Słuchajcie, ja mam na medium ustawiony stream. Z tego względu, iż wolę, aby wszystko ładnie biegało, żeby się cieszyło. Poza tym na medium widać widać lepiej. Widać więcej rzeczy niż na high i tak dalej. No ale może na high kiedyś wrócimy. Miny się zakopały. Miny się zakopały, więc Dana tędy nie przebiegnie już. Nawet jakby bardzo, 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 bardzo chciał, może spróbować, ale co najwyżej rzuci jakimś zgniłym truchem w stronę tych SCV i wątpię, żeby teraz, żeby te linki były w jakiś sposób zainfekowane jakąś chorobą i zaczęłoby to wszystko wymierać. Te ranie po prostu mają swoje piękne kombinezony, więc wojna biologiczna tutaj nie zadziała. Co najwyżej na morale może trochę podziałać. Ja bym osobiście się załamał z lekka, czyściutki nowy tej kombinezon RK, oddany do użytku, whoops, flaki linga na tym lecą. Po prostu odechciała się wszystkiego. Armory w drodze, więc upgrade'y 2.2 będą oczywiście też się pojawiały. Szanse na to, że zobaczymy więcej helbatów raczej są małe. Myślę, że minę, marinesy, medivaki. To, co do tej pory tak pięknie działało. Cóż jeszcze? Spire w drodze, więc jak już mówiłem, mapa jest duża, więc dobra dla Zerga. Teoretycznie zanim teren tam gdzieś się przedostanie, zanim jakiś drop się pojawi, dużo czasu minie. Jeden, jeden, kończy się robić. No i co jeszcze? Dana sobie spokojnie przyjmuje kolejną bazę. Wydaje mi się, że mógłby zrobić teraz double expand, przyjąć dwie na raz. Któraś na pewno by została zniesiona, ten szybki transfer do drugiej. Jest 3 do 1 aktualnie dla Biuna. I jeżeli Dana myśli o tym, aby cokolwiek ugrać więcej, no powinien już zacząć wygrywać. Do 4 wygranych jest rozgrywany ten mecz. 2-2 w drodze. Saint Frugal Hooks również się pojawia, więc będzie speed na Bane'ach. To właśnie taki mały fail, że są dane parokrotnie, że nie miał speedu, kiedy przeciwnik już się szykował do... wychodził do niego, a Bane'y nie miały speedu, co? Wszyscy wiemy, jak się kończy. Gdzie są mutaliski? Nie ma mutalisków. Jest 8 mutalisków w drodze. Lingi na razie skautują, zobaczyć, co się tutaj dzieje. Też trzeba pamiętać o jednej rzeczy. To jest fajna mapa, żeby Bane'ami gdzieś tutaj z boku się wturlać. I mam nadzieję, że Dana zdaje sobie z tego sprawę, bo jeżeli dałby radę tędy u góry wturlać się w SCV-ki, to, no wiecie, 3 SCV-y w polach minerałów to zwykle boli. Nawet jeżeli minę by jakąś aktywował i wbił się w SCV, to też by trochę tego zginęło. Co jest ważne, na razie Dana czuje się w miarę bezpieczny, ma rozstawione overlordy, także żaden drop nie przyleci niezauważony. Mamy tutaj simpak niewielkim oddziałem, żeby przejąć Zelnagę. By się przydał, o, czyżby tutaj Dana próbował poharasować, chyba coś próbował zrobić, no ale są rozstawione wieżyczki. To jest w sumie dobra mapa, dobre miejsce, żeby postawiać miny. Jeżeli Bjorn chciałby skautować, chciałby zobaczyć każde miejsce, gdzie przychodzi, ta ilość skanów byłaby raz bardzo duża, a dwa by blokowało to i blokowało i długo blokowało wyjście. No i do tego eko by mu trochę kulało. No i teraz wyobraźcie sobie, że tutaj jest mina i bum. No są miny, ale nie inne, chodzi o to Bane Mines. Więc widzimy, wychodzą te oddziały, są to przechwycone. Medivac dał radę jeszcze tutaj uciec. Dana zdaje sobie chyba sprawę z tego, co tu się będzie za chwilę działo, że nie może tak ryzykować. I teraz pięknie walnęło nie tam, gdzie trzeba. Kolejne miny zaatakowały nie tak, jak powinny. Bion zmuszony do ucieczki. Kolejna mina zaatakuje. Zobaczmy, gdzieś na pewno uderzyła. 14 lingów zabitych, dużo. Ta mina w końcu się opłaciła. Te po kolei w tych miejscach niszczyły zarówno lingi, jak i jednostki Biuna. Ta ostatnia spłaciła resztę znajomych. Szykuje się drop, który nie zostanie zauważony przez Dane, przynajmniej nie tym jednym lingiem, co innego Overlord. Tak, Overlord to ewidentnie zauważy, przekaże informacje, może mutale już lecą, żeby przechwycić. No ale właśnie, to jest standard. Szykuje się drop, a z drugiej strony armia szykuje się do wyjścia i zaatakowania. 2-2, 3-3 już jest w drodze. Dana też ma u siebie 2-2. Wysyła pierwszy niewielki oddział, żeby zobaczyć, czy gdzieś są tam miny. I widzimy, jak to rozgrywa w sumie Biun. Ała,
sumie aktywował tych min dosyć dużo. No ten Medivac to już szczęśliwy na pewno nie jest. Drop został przechwycony, kolejny u dołu też się szykuje, no ale Dana ma dobrze rozstawione overlordy i pilnuje tego wszystkiego. Minę za chwilę tutaj skończy mi się termin przydatności i ważności. Znowu Medivaki mogą być zniszczone, jak widzieliśmy to już parokrotnie. No i trochę to Bjuna zaczyna kosztować, no ale ten próbuje niszczyć. Widać, że jak Dana nie, jak te dropy nie działają, to Dana sobie fajnie radzi, ale tutaj dobra, to trzeba rzucić kolejny dropik. Dochód w tym momencie 83 do 72, no ale przypomnijmy mecz and Tumble Valley, gdzie Dana zniszczył 40 harvesterów, a i tak przegrał z Bjunem, więc co z tego, że jest jakaś tam przewaga ekonomiczna teraz. Jak za chwilę może i nie być. Adrenal Glands w drodze, czyli Cracklingi, będą się pojawiały. To jest ability, który zwiększa prędkość ataku lingów. Znowu drop będzie chciał przelecieć. Mutale już się ruszają tym wszystkim. I Dana zdaje sobie sprawę, że lingi teraz ładnie wymusiły ataki min. No i z dwóch stron próbuje zaatakować. Tam jest jedna cały czas ta przerażająca mina, która jednak nie zaatakowała. Bane rozbiły się po całości. Duża część armii została zniszczona, ale jednak dostało dużo tych lingów. Gdzie są mutale? Ja się mocno zastanawiam. Jest ich 18. Bardzo by się tutaj przydały, żeby pozbywać się medivaków. No ale jeszcze, ponieważ Dana traci tą jedną bazę, ma aż 9 bane'ów w drodze. Całe 9 bane'ów, a nie, przepraszam. Tak, 9 bane'ów. I pierwsze ultrale. Ultrale o tyle ważne, żeby, jak już mówiłem, aktywować miny. Jakieś hero mines'y? No, tutaj jest 1,8 zabitych jednostek. Kolejny atak, no i teraz, teraz widzimy, wszystko to wybuchało na Oberseerach. Bjorn jednak dobrze się trzyma, Dana boi się tutaj podejść, no i cały czas brakuje jakiegoś harasu do tego wszystkiego. Idealnie rozstawiony sensor tower wykrywa, czy co się dzieje po bokach, czy jakiś tam drop się nie szykuje. No i Bjorn coraz bliżej bazy przeciwnika. Dana zapewne czuje już tą presję. Jest czwarta baza przez Bjuna przejmowana. Ten aktualnie sobie tam podejdzie, przeczyści, przegoni część tych min, zostało. Ojej! No właśnie, ja często mówię te ojej. Trochę mutaliski oberwały. No jest też miny, wszystkie zostaną za chwilę zniszczone, no ale niszczenie min Vayne'ami, tak nie basuje mi to. Ewidentnie mi to nie pasuje. Skan rzucany, czy nie ma gdzieś jednostek ukrytych. No ta ekspansja zostanie zniszczona. Bjorn bardzo fajnie obchodzi naokoło tej armii przeciwnika. Nawet nam się mina schowała. Queen został zniszczony. Trwa jeszcze rozstawianie tej armii. Trochę mało tych min z przodu. Ultral powinien podchodzić, potem czekać na wsparcie Bane'ów. Dobry tutaj czołg dla Terana, żeby walczyć w tym miejscu. Mutaliski padają jeden za drugim. Ale jeszcze próbuje tutaj Dana przegonić przeciwnika, bo jak widzimy ma taką możliwość. Tylko uwaga, żeby tutaj nie wpadł niechcąco pod Planetary Fortress, bo jak widzimy 7 jest zostało zabitych z miejsca. Więc tak się zastanawiam, czy Dana, no Dana pamięta przynajmniej o Larvae Inject, ma ich już niezbyt dużo, nie może o tym zapominać. Jak skończą mu się larwy, to sobie, że będzie miał minerały, chociaż minerałów nie ma, ma trochę gazu. Kolejne Bane, dochód na korzyść Terana, 1000 minerałów różnicy, więc jest tego wszystkiego dosyć dużo. Ja myślę, że Dana ogólnie rzecz mówiąc zdaje sobie sprawę, że on nie miał zbyt dużych szans wygrać tego Best of 7, ale chciałbym pokazać z jak najlepszej strony i na pewno jakiegoś wielkiego fail tutaj nie odstawił, chociaż czasami, jak widzieliśmy co się dzieje, dobry split ze strony Bjuna i będziemy mieli GG, czy nie, ucieka jednak, no ale dużo traci, zobaczcie, jest 6000 minerałów straty, nowe jednostki już podbiegły, kawaleria, w sumie to by się muzyka teraz Benehila przydała. Na energii na fanga. O, i centrifuga. A, chyba myślę, że to chodziło o centrifuga, o Patrick Glance, że chwilę za wcześnie było. Może inwestoranie by się pojawili. To był lekki fail, to był nawet duży fail, bo ile inwestorów bez energii na fangale, to jeden się pojawił raptem. A przy okazji na dole ekspansja została zniszczona przez oddział Bjuna, który ma nieprzerwanie, produkuje jednostki i przesyła je do przodu. Infestetteranie, mutaliski czyszczą Medivaki, no ale coraz większy, nie jest w stanie powstrzymać chyba tej
armii dana, za dużo tego się pojawia, chociaż w końcu fangale mogą jakieś być. Infestor teranie giną ekstremalnie szybko. Overseery też nie mają czasu na przeczycie. facebook.com/danafighting. Na tym by się to wszystko zakończyło, dzisiejszy show. 4-1 dla Dany. No i tak mówiłem, że półtorej godziny, przepraszam, Biuna, mówiłem, że tak to półtorej godziny mniej więcej potrwa. No i tak się stało. Słuchajcie, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę, za to, że byliście dzisiaj razem ze mną podczas tego meczu. Polak przegrał, ale nie myślę, żeby przyniósł nam wstyd. Jakoś sobie tam radził z Biunem momentami. Urwał mu mapę. Mógł urwać dwie. Mógł przegrać do zera również, ale tak się nie stało. Dziękuję za uwagę. No i co? Taka mała informacja, jeżeli chcielibyście wspierać MSC2 TV, bla 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 bla. Za chwilę będzie ma, puszczę tam za 3 minuty reklam, możecie na to zostać. Jak nie lubicie reklam, poniżej streamu jest odnosik do PayPala. Jakby ktoś chciał w ten sposób wspomóc, jest też możliwość kupienia StarCrafta u mnie. Na dole jest też sklepik i coś jeszcze. No podążajcie za mną na Twitchu, na Facebooku i tak dalej. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Widzimy się, nie wiem teraz kiedy. Zaczyna się też, zbliża się długi weekend majowy, to wiecie, jak to wygląda. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć wszystkim.